Naszą ponad 4-tygodniową wędrówkę po Stanach Zjednoczonych rozpoczynamy w Nowym Jorku na Manhattanie. Lincoln Center, kompleks budynków wybudowanych z inicjatywy Johna Rockefellera III w latach 60. Gmach Metropolitan Opera. David Geffen Hall, siedziba orkiestry New York Philharmonic z salą koncertową na ponad 2700 miejsc. Foyer w Metropolitan Opera. Główna widownia i 5 balkonów może pomieścić ponad 4000 widzów. Budynek Dakota. Tutaj mieszkał John Lennon z Yoko Ono i przed tym budynkiem został zastrzelony 8 grudnia 1980 roku. Budynek Dakota znajduje się w pobliżu Central Parku. W zachodniej części parku jest sekcja zwana Strawberry Fields, upamiętniająca Johna Lennona i jego słynny utwór Imagine. Pomnik Daniela Webstera, polityka i prawnika. Posąg Sokolnika. Taras Bethesda z widokiem na jeziorko w Central Parku. Po środku tarasu znajduje się fontanna z posągiem anioła wody. Taras powstał w 1864 roku, a 9 lat później ukończono fontannę. Grający zegar wieżowy na bramie północnej. Brama prowadzi do zoo, stąd znajdujące się na niej zwierzęta tańczące co pół godziny. Basen Lwa Morskiego. Z tej części parku widać budynki wzniesione na Manhattanie. Luksusowy Plaza Hotel, jeden z najdroższych hoteli w Nowym Jorku. Został otwarty w 1907 roku. Główne wejście do hotelu. Oferta hotelu jest połączeniem staroświeckiej elegancji z nowoczesnością. Hotel gościł prezydentów, ambasadorów, biznesmenów, a także wiele gwiazd filmu i estrady. Jesteśmy na 5 Alei. W oddali widać iglicę Empire State Building. Charakterystyczny zegar pod Trump Tower. Wchodzimy do środka, bo na dolnych kondygnacjach Trump Tower mieści się galeria handlowa. Po ścianie spływa sztuczny wodospad. Kościół prezbiteriański z 1875 roku. Kościół świętego Tomasza z 1914 roku. Oba kościoły stoją przy reprezentacyjnej 5 Alei. Statua Atlasa przy 5 Alei.
Jesteśmy przed katedrą świętego Patryka. Została wybudowana w 1878 roku i jest największą neogotycką świątynią katolicką w Ameryce Północnej. Wieże mają 100 metrów wysokości. Drzwi z brązu ważące prawie 8,5 tony. W katedrze jest 2200 miejsc siedzących. Ma ona 53 metry szerokości w transepcie i 101 metrów długości. Do budowy katedry użyto białego marmuru. W krypcie pod głównym ołtarzem jest pochowanych 8 arcybiskupów Nowego Jorku. W nawie bocznej jest kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. W katedrze jest 21 ołtarzy. Po piersie Jana Pawła II, który był tu w 1979 roku. Pieta wykonana przez Williama Ordwaya Partridge'a. Witraże wykonali artyści z Bostonu, z Chartres we Francji i z Birmingham w Anglii. Rockefeller Center, kompleks 19 budynków pokrywający łącznie 89 tysięcy metrów kwadratowych. To GE Building, najwyższy budynek tego kompleksu, liczący 70 pięter i 259 metrów wysokości. Pozłacana statua Prometeusza. Udajemy się teraz na Times Square. Times Square to plac na skrzyżowaniu ulicy Broadway i 7 Alei. Jest jedną z ikon Nowego Jorku. Cechą charakterystyczną placu jest wielka liczba neonów, oficjalnie zwanych spectaculars. Każdego Sylwestra na Times Square odbywa się uroczystość powitania Nowego Roku. Sylwester na Times Square jest uważany za największy na świecie, gdyż corocznie bierze w nim udział około 1 miliona uczestników. Punktem kulminacyjnym jest tak zwany ball drop, opuszczenie wielkiej kuli z napisem kolejnego rozpoczynającego się roku. Opuszczenie kuli sylwestrowej po raz pierwszy miało miejsce w 1907 roku. Przy placu mają siedzibę znane korporacje takie jak Reuters, General Electric, MTV Networks, Lehman Brothers i wiele innych. Szacuje się, że rocznie plac odwiedza około 50 milionów turystów. Helmsley Building to 35-piętrowy gmach o wysokości 172 metrów, wybudowany w 1929 roku. Został zaliczony do zabytków Nowego Jorku.
Chrysler Building, wybudowany w 1930 roku w stylu Art Deco. Ma 77 kondygnacji i 319 metrów wysokości. Jego charakterystyczna sylwetka góruje nad otoczeniem. Jest trzecim co do wysokości wieżowcem w Nowym Jorku. Wśród wysokich gmachów uchował się niewielki kościółek. Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Pracuje tu ponad 5,5 tysiąca osób. Grand Central Terminal, dworzec kolei podmiejskich z największą na świecie liczbą peronów. Oprócz swojej głównej funkcji, dworzec jest także popularnym miejscem spotkań, pełni funkcję centrum handlowego, a także jest wielką atrakcją architektoniczną. Został wybudowany w 1913 roku. Budynek Biblioteki Publicznej, jednej z najważniejszych bibliotek naukowo-badawczych w Stanach Zjednoczonych. Empire State Building, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Nowego Jorku. Został otwarty 1 maja 1931 roku. Ma 103 piętra, a jego całkowita wysokość wraz z anteną wynosi 443 metry. Hol wejściowy ma wysokość 3 pięter. W budynku pracuje około 15 tysięcy osób. Wieczorem wróciliśmy na Times Square i tu kończymy pierwszą część naszej wizyty w Nowym Jorku. Opuściliśmy Nowy Jork i zmierzamy w kierunku wodospadu Niagara. Na nocleg zatrzymujemy się w mieście Niagara Falls. Leży ono nad rzeką Niagara i liczy około 90 tysięcy mieszkańców. Wodospad jest na rzece Niagara. Płynie ona z jeziora Erie do jeziora Ontario i ma 55 km długości. Przed ujściem rzeka rozwidla się i spada dwiema kaskadami. Jesteśmy przy kaskadzie Podkowa, która jest kanadyjską częścią wodospadu. Ma 53 metry wysokości i 790 metrów szerokości. Podkowa jest oddzielona od amerykańskiej części wodospadu Kozią Wyspą, na której właśnie stoimy. Most graniczny na rzece Niagara między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Pomnik Nikoli Tesli na Koziej Wyspie. Wyspa Księżycowa, rozdzielająca dwie kaskady wodospadu po stronie amerykańskiej. Wodospad Ślubny Welon i Wodospad Amerykański. To woda dopływająca do kaskady Ślubny Welon. Tarasy położone 20 metrów nad poziomem rzeki, z których z odległości kilku metrów można podziwiać masy wody spływające z amerykańskiej części wodospadu. Blisko połowa wody z wodospadu jest odprowadzana i zasila dwie elektrownie, jedną kanadyjską i jedną amerykańską. Jedną z wielu atrakcji związanych z wodospadem jest rejs małym stateczkiem podpływającym prawie pod same kaskady.
Wody spadające z ogromną siłą tworzą u podnóża wodospadu ogromne kotły. Ich głębokość u stóp progu wynosi około 60 metrów. Widok na zabudowę miasta Niagara Falls po stronie kanadyjskiej. Wchodzimy na most, by przejść na stronę kanadyjską. Wracając do Stanów, będziemy musieli zapłacić 50-centowe myto w automacie. Granica między USA i Kanadą przebiega dokładnie środkiem rzeki. Kanadyjska strona wodospadu jest bardziej atrakcyjna dla turystów, gdyż ma się z niej widok prosto na spadającą wodę kaskady amerykańskiej. Dobry jest także widok na kaskadę kanadyjską, choć jest częściowo zasłonięta obłokami kropelek rozpylanych przez spływające masy wody. Widok od strony kanadyjskiej na graniczny most, który jest nazywany tęczowym. To stalowy most łukowy o długości 440 metrów. Nocą wodospady są podświetlone. Szczególnie interesująco wyglądają zimą, gdy zamarzająca woda tworzy ogromne sople. Na skutek erozji skał wodospad cofa się. Od czasu uformowania 12 tysięcy lat temu cofnął się ponad 11 km w górę rzeki. Przystań dla statków po stronie kanadyjskiej. Kaskada amerykańska i kanadyjska kaskada Podkowa. Kolejnym etapem naszej podróży dookoła USA jest Chicago. Tereny dawnej Światowej Wystawy Kolumbijskiej, która odbyła się w 1893 roku. To pałac sztuk pięknych z okresu wystawy, a obecnie jest tu Muzeum Nauki i Przemysłu. Jesteśmy nad brzegiem jeziora Michigan z widokiem na wieżowce w centrum Chicago. Ciemny, wysoki budynek to Willis Tower, dawniej Sears Tower. Pomnik Mikołaja Kopernika przed planetarium Adlera. Niedaleko stoi konny pomnik Tadeusza Kościuszki z 1904 roku. A to pomnik Czecha Karela Havlíčka. Znad jeziora przenieśliśmy się do centrum Chicago w okolice Parku Millennium. W 15-metrowej wysokości Crown Fountain w Parku Millennium. Za pomocą kolorowych diod na ścianie fontanny wyświetlane są ujęcia wideo. Park jest położony w pobliżu śródmiejskich wieżowców.
Z prawej strony Eon Center o wysokości 346 metrów. Ostro zwieńczony z lewej strony to Pittsfield Building, a z prawej budynek The Heritage i ukośnie ścięty Smurfit Stone. J. Pritzker Pavilion, sala koncertowa na 4000 miejsc i dodatkowo 7000 na wolnym powietrzu. Rzeźba Wrota Niebios, ze względu na kształt, nazywana fasolką. Jest pokryta dokładnie wypolerowanymi płytami stali, ma 20 metrów szerokości, 10 metrów wysokości i waży 110 ton. Ludzie chętnie fotografują swoje sylwetki odbite na wypolerowanej powierzchni fasolki. Pod fasolką można obejrzeć groteskowo zniekształcone odbicie. Millennium Monument, portyk z kolumnami w stylu doryckim. Jesteśmy w ścisłym centrum Chicago, zwanym Loop, czyli pętlą. Wybudowany w 1921 roku Teatr Chicago. Widownia mieści 3600 osób. Monumentalna, nienazwana rzeźba autorstwa Pablo Picasso. Czerwony budynek to biurowiec z 1914 roku. Marina City, bliźniacze wieżowce przypominające kolby kukurydzy. Pomnik z brązu, w środku George Washington. Wrigley Building z zegarem o średnicy 6 metrów. Neogotycki wieżowiec Tribune Tower. Kamień z Babelu przy wejściu do Tribune Tower. Neogotycka fasada Tribune Tower. Zabytkowa wieża ciśnień z 1869 roku. Stacja pomp z tego samego okresu. Budynek London Guarantee z 1923 roku. Ośmiometrowa statua Marilyn Monroe autorstwa Stewarta Johnsona zatytułowana Forever Marilyn. Aktorka została ujęta w słynnej pozie z filmu Słomiany wdowiec. Dzielnica Chicago Avondale przez Polonię zwana Jackowo. Osiedla się tu coraz więcej emigrantów z Meksyku i Puerto Rico, a Polacy przenoszą się do innych dzielnic i na przedmieścia. Słynna wśród Polaków przebywających w Chicago restauracja Czerwone Jabłuszko. Już jej nie ma, została zlikwidowana w 2019 roku. Wracamy do centrum Chicago. Jesteśmy pod Willis Tower. Całkowita wysokość budynku z antenami wynosi 527 metrów. I jest on drugim co do wysokości w USA. Na 103 piętrze na wysokości 412 metrów znajduje się taras widokowy, z którego rozciąga się widok na miasto i jezioro Michigan. Chicago liczy ponad 2 700 000 mieszkańców i jest trzecim pod względem wielkości miastem w Stanach Zjednoczonych po Nowym Jorku i Los Angeles. Miasto jest wielkim węzłem komunikacyjnym. Krzyżuje się tu 41 linii kolejowych i jest odprawianych około 1500 pociągów w ciągu doby.
widok na miasto i jezioro Michigan. Widok na John Hancock Center. Jeszcze na początku drugiej połowy XVIII wieku okolice przyszłego miasta zamieszkiwali wyłącznie Indianie. Pierwszy nieindiański osadnik pojawił się tu między 1770 i 1780 rokiem. Był to czarnoskóry Jan Baptista du Sable i pochodził z Haiti. Chicago leży nad rzeką o tej samej nazwie. Jej brzegi spina 38 mostów, z tego 20 znajduje się w samym centrum. Prawa miejskie otrzymało Chicago w 1833 roku i liczyło wówczas 350 mieszkańców. Jest ponad 200 budynków, których wysokość przekracza 100 metrów, a 116 z nich przekracza 150 metrów. Szklana klatka poza obrębem tarasu widokowego, pozwalająca oglądać panoramę miasta jakby w zawieszeniu w powietrzu poza budynkiem. Wracamy na ziemię. Jesteśmy pod Muzeum Sztuki. W swoich zbiorach posiada ono jedną z najwspanialszych na świecie kolekcję malarstwa europejskiego, obejmującą ponad 3,5 tysiąca dzieł od XII do połowy XX wieku. Po wizycie w muzeum, w którym niestety nie było wolno filmować ani fotografować, wyruszamy wycieczkowym stateczkiem w rejs po rzece Chicago i jeziorze Michigan. Rzeka Chicago to właściwie system rzek i kanałów o łącznej długości 251 km. Rzeka była dopływem jeziora Michigan, ale w 1900 roku odwrócono jej bieg, by nie zanieczyszczała jeziora, z którego miasto czerpało wodę pitną. W trakcie rejsu mamy okazję obejrzeć z poziomu wody widziane już wcześniej obiekty. Willis Tower. Jeden z bliźniaczych wieżowców Marina City. Na 19 dolnych kondygnacjach jest parking, a na 40 następnych jest 448 mieszkań. Wrigley Building, Tribune Tower, Trump International Hotel and Tower, Harbor Point, Lake Point Tower, stara siedziba Straży Wybrzeża. Thank you.
wypłynąć na jezioro, musimy jeszcze przeprawić się przez śluzę. Jest to 4-metrowej wysokości latarnia morska. Według uważanych za zaniżone danych z 2000 roku w Chicago mieszka 212 tysięcy Polaków, a w całej metropolii Chicago około 950 tysięcy. W samym Chicago jest 31 polskich parafii rzymskokatolickich. Fontanna Buckingham z 1927 roku. Jej centralny słup wody bije na wysokość 46 metrów. Chicago nosi przydomek Wieczne Miasto. W wyniku położenia na brzegu jeziora Michigan wieje tu prawie zawsze. Jezioro Michigan jest trzecim co do wielkości w kompleksie pięciu wielkich jezior Ameryki Północnej. Jego powierzchnia wynosi 57 800 km². Rejs po jeziorze kończy nasz pobyt w Chicago. Z Chicago w stanie Illinois przejechaliśmy do stanu Iowa. Na krótki postój zatrzymaliśmy się nad brzegiem Mississippi. To najdłuższa rzeka w Ameryce Północnej. Liczy 3778 km. W krótkim postoju jedziemy dalej w kierunku góry Rushmore w stanie Dakota Południowa. W latach 1927-1941 w zboczu góry Rushmore wykuto pomnik składający się z czterech głów prezydentów Stanów Zjednoczonych. Od lewej George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Rzeźbiarz Gaston Borglum, główny twórca pomnika. To miejsce odwiedza ponad 2 miliony turystów rocznie. Każde popiersie ma około 18 metrów wysokości. Są wykute w granitowej skale za pomocą ładunków wybuchowych, młotów i ciężkiego sprzętu. Pomnik wykuwało blisko 400 robotników. Członkowie plemienia Dakotów uważają, że pomnik bezcześci ich święte miejsce. Zatrzymujemy się w niewielkiej miejscowości Keystone, leżącej niedaleko Rushmore. Liczy ona 300 mieszkańców, którzy utrzymują się głównie z turystyki. W odległości zaledwie 15 km w linii prostej od Rushmore budowany jest pomnik Szalonego Konia. Jest to monument poświęcony wodzowi Dakotów Tashunka Witko, zwanemu Szalonym Koniem. Oto model tego pomnika w skali 1 do 300.
Korczak-Ziółkowski, rzeźbiarz, który rozpoczął pracę nad pomnikiem, kontynuowane teraz przez jego rodzinę. Wykonane przez niego po piersie Paderewskiego. W pobliżu pomnika jest zbudowane z drewna niewielkie Muzeum Indian Ameryki Północnej. Są tu także eksponaty związane z budową pomnika szalonego konia. W muzeum można też obejrzeć krótki film ilustrujący przebieg prac nad pomnikiem. Prace nad pomnikiem rozpoczęły się w 1948 roku. Wcześniej Korczak-Ziółkowski uczestniczył w pracach przy budowie Mount Rushmore. Pomnik nie jest ukończony, ale gdy to nastąpi, będzie największym pomnikiem na świecie. Jego długość wyniesie 195 metrów, a wysokość 172 metry. Głowa wodza ma 25 metrów wysokości i 18 metrów szerokości. Jesteśmy teraz we wschodniej części stanu Wyoming, w okolicy miejscowości Hewlett. Jesteśmy przy kolonii piesków preriowych. Ich kolonie mogą liczyć od kilku osobników do wielu tysięcy zwierząt. Nad okolicą góruje wieża Diabła. To zbudowana ze skał krystalicznych pozostałość komina wulkanicznego. Licząc od podstawy, wieża Diabła ma 386 metrów wysokości. Indianie nazywali ją Górą Niedźwiedzia lub Jamą Niedźwiedzia. Pierwszego wejścia na górę dokonali dwaj miejscowi farmerzy w 1893 roku. Obecnie rokrocznie na górę wspina się od 4 do 5 tysięcy osób. Według indiańskiej legendy siedem dziewcząt ściganych przez niedźwiedzie schroniło się na niewysokiej skale. Bogowie, chcąc je ratować, podnieśli skałę do nieba. Dziewczęta wciąż jeszcze można zobaczyć na niebie, to gwiazdozbiór Plejady. Rozwścieczone niedźwiedzie zryły zbocze góry pazurami, czego ślady są widoczne do dziś. Wieża Diabła została pierwszym z amerykańskich pomników narodowych ustanowionym przez prezydenta Theodora Roosevelta w 1906 roku. W naszej dalszej podróży towarzyszą nam malownicze widoki.
drodze do Parku Narodowego Yellowstone zatrzymujemy się w miasteczku Cody, które zostało założone w 1901 roku z inicjatywy Williama Cody'ego, znanego jako Buffalo Bill. Buffalo Bill był zwiadowcą armii amerykańskiej podczas wojny secesyjnej i wojen z Indianami w zachodnich Stanach USA. Cody jest muzeum, które powstało w 1917 roku. Obecnie jego zbiory liczą około 50 tysięcy eksponatów związanych z kulturą i tradycjami Indian. W centrum miasta, przed należącym niegdyś do Buffalo Billa hotelem Irma z 1902 roku, codziennie późnym popołudniem odgrywane są scenki z Dzikiego Zachodu. Ledwie wschodzi słońce, a my już jesteśmy w drodze, podążając w kierunku Parku Narodowego Yellowstone. Jedziemy wzdłuż sztucznego zbiornika powstałego na rzece Szoszonów po wzniesieniu tamy Buffalo Bill o wysokości 110 metrów. Park znajduje się na terenie stanów Wyoming, Montana i Idaho. Ma powierzchnię liczącą prawie 9000 km2. Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym na świecie, utworzonym w 1872 roku. Na jego terenie znajdują się gejzery, gorące źródła, wulkany błotne, fumarole i wodospady. Fragment spalonego lasu. Na terenie parku dochodzi do pożarów, nierzadko celowo wywołanych i kontrolowanych. Działanie wysokiej temperatury jest bowiem czynnikiem niezbędnym do otwarcia szyszek sosny wydmowej, która jest jednym z głównych gatunków w parku. Jezioro Yellowstone jest największym jeziorem w parku. Ma powierzchnię 350 km2. Leży na wysokości 2376 metrów nad poziomem morza i po jeziorze Titicaca jest drugim najwyżej położonym słodkowodnym jeziorem na Ziemi. Jego długość wynosi 42 km, a szerokość 24 km.
chłodzie poranka intensywnie parują gorące źródła na zboczu schodzącym do jeziora. Yellowstone jest jedynym miejscem w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych, w którym przetrwały dzikie bizony. W 1902 roku było ich już tylko 50 sztuk. Obecnie ich populacja liczy około 4000 osobników. Stado bizonów upatrzyło sobie pastwisko w okolicy gorących źródeł. Przez park przepływa rzeka Yellowstone, która jest prawym dopływem Missouri. Dojechaliśmy do tego miejsca w parku, gdzie można obejrzeć erupcję gejzeru Old Faithful, czyli w dosłownym tłumaczeniu Stary Wierny. Leży on na wysokości 2245 metrów nad poziomem morza. Jest bardzo popularny, ponieważ wybucha regularnie i najczęściej z wszystkich gejzerów. Odbywa się to przeciętnie 17 razy w ciągu doby. Erupcje trwają zazwyczaj od 1,5 do 5 minut. Po erupcji trwającej krócej niż 2,5 minuty następuje 65-minutowa przerwa, a po erupcji dłuższej niż 2,5 minuty przeciętna przerwa wynosi 92 minuty. W czasie erupcji gejzer wyrzuca od 14 do 32 tysięcy litrów wrzącej wody. Wybuchająca woda tworzy kolumnę o wysokości od 32 do 56 metrów. Po obejrzeniu erupcji Old Faithful idziemy na górne pole gejzerów rozciągające się wzdłuż rzeki Firehall. Jest to obszar o jednej z największych na świecie koncentracji gejzerów i gorących źródeł. Występujące w parku Yellowstone zjawiska geotermalne są związane z faktem, że teren parku leży na ogromnej komorze magmowej o długości 72 km i szerokości 30 km. W przeszłości dochodziło w tym miejscu trzykrotnie do eksplozji superwulkanu, ostatni raz 640 tysięcy lat temu. Widok na Old Faithful. Gejzer Anemone. Gejzer Beehive, czyli ul. Gejzer Pióropusz. Wysoki komin uformowany przez gejzer lwa. Złoty gejzer.
gorące źródło Doublet Pool o głębokości 2,5 metra i temperaturze 90 stopni. Źródło Heart, czyli serce. Sezonowy hotel Old Faithful Inn. Z górnego pola gejzerów przejeżdżamy wzdłuż rzeki Firehole do średniego pola gejzerów. Wody spływające z gejzera Excelsior do rzeki Firehole. Krater gejzera Excelsior. W ciągu minuty wypływa z niego 15 do 17 tysięcy litrów niemal wrzącej wody. Grand Prismatic Spring to największe gorące źródła w parku i w Stanach Zjednoczonych. Tworzą jezioro o szerokości od 90 do 120 metrów i głębokości 37 metrów. Jest tu turkusowy basen z wodą o temperaturze od 61 do 71 stopni oraz opalowy basen o temperaturze 56 stopni. W naszej wędrówce po parku znów natrafiamy na niewielkie stado bizonów. Zatrzymujemy się przy kaskadach na rzece Gibbon, która przepływa przez centrum parku Yellowstone. Mają one 26 metrów wysokości. Dotarliśmy do rzeki Yellowstone i do jej wodospadu Upper Falls, czyli górnego. Ma on 33 metry wysokości.
a to znacznie wyższy dolny wodospad. Ma 94 metry wysokości, czyli jest prawie dwa razy wyższy niż wodospad Niagara. Oba wodospady, górny i dolny, znajdują się w samym centrum parku Yellowstone. Od wodospadu dolnego zaczyna się wielki kanion rzeki Yellowstone. Jego długość wynosi około 38 km, a głębokość od 250 do ponad 300 metrów. To właśnie od tych żółtych skał tworzących zbocza kanionu wziął nazwę park i rzeka Yellowstone. Na koniec naszego pobytu w Yellowstone odwiedzamy termalny obszar wulkanów błotnych. Błotny kociołek, dość duży basen błota i wody ogrzewany parą wydostającą się z podłoża. To jeziorko błota zostało nazwane kociołkiem czarnego smoka. Błotny wulkan z kraterem wypełnionym bulgoczącym błotem. Źródło Pysk Smoka. Opuściliśmy teren parku Yellowstone i zatrzymaliśmy się nad jeziorem Jackson w parku narodowym Grand Teton. Jezioro leży u stóp masywu górskiego Teton, którego najwyższym szczytem jest Grand Teton o wysokości 4197 metrów nad poziom morza.